W tym filmie będziemy mnożyć jednomiany. Jednomiany. Co to takiego są te jednomiany? Może podam przykład. Jednomian to jest na przykład takie wrażenie. 4x do potęgi drugiej. No, jak mówimy jednomian, no to tutaj widzimy słowo jedno. Jedno znaczy jeden i to odnosi się do liczby składników, które występują w sumie. I na przykład coś takiego 4x kwadrat plus 5x to nie jest jednomian, dlatego że tutaj mamy dwa składniki. To jest dwumian. Dwumian, bo są dwa składniki pierwszy i drugi. Więc tutaj mamy dwumian. Natomiast jak mamy tylko jeden taki składnik, gdzie mamy liczbę i zmienną w jakiejś potędze, to to się nazywa jednomian. No i takie jednomiany tutaj będziemy przez siebie uczyć się mnożyć. No, na przykład chcemy pomnożyć 5x kwadrat razy 4x do 6. No to ile to będzie? No to ja tutaj napiszę wynik i powiem, jaka jest reguła, a potem w dalszej części filmu spróbuję to jak najlepiej objaśnić, żeby to przemawiało do wyobraźni, że to właśnie tak należy robić. No, należy to zrobić tak, trzeba pomnożyć te współczynniki liczbowe przez siebie. 5 razy 4 to jest 20. Myślę, że to jest dosyć. Proste, dlaczego tak trzeba zrobić. A co trzeba zrobić z tym x do drugiej i x do szóstej? No to będzie x do jakiejś potęgi. No jak mamy taką samą podstawę tutaj, którą jest x, i mnożymy takie wyrażenia potęgowo tej samej podstawie, no to trzeba te wykładniki do siebie dodać. Czyli 2 dodać 6 to będzie 8, więc to jest 20 razy x do 8. No dobrze, no ja teraz pokażę, dlaczego to tak musi być. Przypomnę, może zacznę od przypomnienia tych podstawowych praw dotyczących Mnożenia wyrażeń potęgowych o tej samej podstawie. Na przykład jak mam liczbę 5 do potęgi drugiej i chcę pomnożyć przez liczbę 5 do potęgi czwartej, to ile to będzie? No wiemy, że 5 do drugiej to jest 5 razy 5, to znaczy druga potęga, że to jest 5 razy 5 pomnożona ta liczba przez siebie dwa razy. A 5 do potęgi czwartej, czyli tutaj były dwa czynniki, oznacza, że mamy. 4 takie same czynniki. 5 razy 5, razy 5, razy 5. To nam służy temu, żeby zapisać taki iloczyn tych samych czynników wielokrotny w skrócie. Wiemy, że tutaj tych czynników jest 2, tutaj jest ich 4. No to razem tych czynników jest 6, więc to wyrażenie zapiszemy znowu w skrócie z użyciem potęg jako 5 do 6. No i widzimy, że 6 to jest po prostu 2 dodać 4. To jest suma tych wykładników. Suma tych potęg. Dobrze. Inny przykład, ile to będzie 3 do potęgi 4 razy 3 do potęgi 5? No to wiemy, że to oznacza, że mamy 4 trójki przez siebie pomnożone, a to oznacza, że mamy 5 trójek pomnożonych, czyli tutaj mamy 4 takie czynniki, tutaj mamy 5 takich czynników, więc jak pomnożymy 4 czynniki przez 5 czynników takich samych, to będziemy mieli 9 takich samych czynników, 9 trójek pomnożonych, czyli to będzie 3 do potęgi 9. Więc widzimy, dlaczego te wykładniki, dlaczego te potęgi należy po prostu dodawać. No i tak samo, jeżeli to nie dotyczy jakiejś konkretnej liczby, tylko zmiennej, która zastępuje dowolną liczbę, to to działa dokładnie tak samo, że wykładniki przy x, czy też przy innych zmiennych po prostu się dodają. No dobrze, no teraz weźmy taki prosty przykład. Co to jest 4x razy x? Tutaj mamy pomnożone przez siebie dwa jednomiany, ale taki, takie bardzo proste. Tutaj nie mamy w tym drugim żadnej, żadnego czynnika liczbowego. No to widzimy, że to po prostu trzeba pomnożyć 4, przepisać, a po prostu x przez x pomnożyć, no to skorzystamy z tego, że możemy zapisać to właśnie w skrócie x razy x możemy zapisać jako x do potęgi drugiej, co oznacza, że dwa x są przez siebie pomnożone. Możemy też na to patrzeć w ten sposób, że tutaj mamy x do pierwszej razy x do pierwszej, no i że te wykładniki dodajemy. Czyli mamy rzeczywiście 4 razy x do potęgi 1 plus 1, czyli 2. No to to był taki szczególnie prosty przykład, gdzie, nie, gdzie mieliśmy tylko jeden czynnik liczbowy, nie było drugiego. Jak mamy dwa czynniki liczbowe, na przykład pomnożymy przez siebie jednomian 4t razy 3t. Tutaj specjalnie wziąłem inną zmienną, żebyśmy nie przyzwyczajali się tylko do jednej literki. Mamy wiele liter w alfabecie, dowolnej litery można użyć jako zmiennej w jednomianie. No to tutaj Możemy pomyśleć o tym w ten sposób, że zmieniamy kolejność mnożenia. Mnożenie jest przemienne. Możemy napisać że najpierw, że to jest 4 razy 3, potem razy t i razy t. Ja przepisałem dokładnie te same czynniki, tylko w innej kolejności niż one tutaj były. Mamy czwórkę, mamy trójkę, mamy dwa razy literkę t. No i teraz to mogę pomnożyć. 4 razy 3 to będzie po prostu 12, a tutaj to mogę zapisać z użyciem potęgi. T razy T, no to w skrócie będzie T do potęgi drugiej. Czyli widzimy, że po prostu musiałem pomnożyć rzeczywiście te dwa czynniki liczbowe przez siebie. No a te razy T to jest T do drugiej. Mogę też myśleć o tym w ten sposób, że tutaj dodałem wykładniki, które w tym wypadku były równe 1, oba. Dobra, zróbmy następny przykład. Zróbmy sobie troszkę miejsca. Powiedzmy, że mam takie dwa. Jednomiany. 4p do potęgi 5 razy 5p do potęgi trzeciej. No i mogłem znowu napisać od razu ten wynik, korzystając z reguły, którą tutaj już podałem, ale żebyśmy się upewnili, że naprawdę dobrze to rozumiemy, to ja to tak bardzo obrazowo rozpiszę teraz na wszystkie te czynniki, które tutaj występują. Czyli tak, mamy 4 i tutaj p do 5 to oznacza, że to jest p razy p razy p razy p razy p. Razy p. Pięć czynników. Takich samych równych p. Razy, potem mamy piątkę i potem mamy znowu trzy czynniki p przez siebie pomnożone, bo tu był potęga 3. No to widzimy, że tak jak mówiłem, możemy zmienić kolejność tych czynników. bo wiemy, że mnożenie jest przemienne, czyli mogę napisać na początku 4 razy 5, a potem przepisać te wszystkie literki p. To ile ich jest? Najpierw są te pierwsze, najpierw jest 5 tych. Które były przed piątką, a potem jeszcze są te trzy, co były za piątką. Ja to przepiszę jeszcze te trzy. No razem ile ich jest? Razem ich jest 8, oczywiście. No i tutaj teraz widzimy, że 4 razy 5 to mogę pomnożyć, mogę wykonać to mnożenie i to będzie 20. A to mogę zapisać w skrócie jako P do potęgi ósmej, bo do tego właśnie służy nam potęgowanie, żeby takie długie wyrażenia móc zapisać w bardziej zwartej, w bardziej, w bardziej krótkiej postaci. Zamiast pisać. 8 literek P przez się pomnożonych pisze po prostu P do 8 i to jest dokładnie to samo. No i widzimy, że rzeczywiście potwierdza się ta reguła, że te liczby należy pomnożyć, wtedy dostajemy 20, a wykładniki, te wykładniki, 5 dodać 3, wykładniki dodajemy, 5 dodać 3 daje nam 8. No dobra, zróbmy następny przykład, żeby to sobie utrwalić. Powiedzmy, że mam do pomnożenia. Jednomian 5y do potęgi 6 razy jednomian minus 3y do potęgi 8. No to znowu stosujemy naszą regułę, którą poznaliśmy. Mnożymy czynniki liczbowe. 5 razy minus 3 to będzie minus 15. Razy y do jakiej potęgi? No do takiej potęgi, która jest sumą tamtych potęg. 6 dodać 8 to będzie 14. Proste, tak. No to zróbmy jakiś. Naprawdę szalony przykład z wielkim wykładnikiem. Powiedzmy, że mam minus 9x do potęgi 5 razy minus 3x do potęgi 107. Jakby ktoś zobaczył takie wyrażenie przed obejrzeniem tego filmu, to mógłby być przerażony, o co tutaj w ogóle chodzi. No ale tak naprawdę widzimy, że ten przykład jest bardzo prosty. Tak samo prosty jak te wszystkie poprzednie. Trzeba czynniki liczbowe przez siebie pomnożyć. Minus 9 razy minus 3. Są dwie ujemne liczby. Jak je pomnożę przez siebie, to na liczbę dodatnią. Czyli będę miał plus 3 razy 9, 27. Razy x do potęgi jakiej? No takiej, która jest sumą tych dwóch potęg. Tych dwóch wykładników. 107 dodać 5 to będzie 112. Po prostu. To jest 27 razy x do potęgi 112. No i na zakończenie chciałbym tutaj zrobić taki przykład. Powiedzmy, że mamy do pomnożenia 5x do trzeciej razy 4x do potęgi 6. No i teraz, ja to dałem kiedyś uczniowi, uczeń to zrobił źle. Ja teraz napiszę, jak on to źle zrobił, a ty zastanów się, co tu było źle i jak to, jak to poprawić. Ja może od razu to przekreślę, żeby wiadomo było, że to jest źle. To jest źle, co teraz napiszę. A student zrobił to tak, uczeń zrobił to tak. 9 razy x do potęgi 18 napisał. No i zastanów się teraz, co on tutaj dodał, a co pomnożył żeby dostać taki wynik, a jak powinien to zrobić? To znaczy, on to zrobił źle. Zobacz, co tu jest źle, a jak powinno być dobrze. Zostawiam to do samodzielnego zastanowienia się.